Cześć, zostałaś mamą, docierają do ciebie sprzeczne informacje, nie wiesz w co wierzyć. Ten krótki filmik rozwieje twoje wątpliwości. Dowiesz się, czy powinnaś karmić piersią, jak zmieniło się twoje zapotrzebowanie energetyczne, czy możesz jeść wszystko, na co masz ochotę oraz czy musisz coś suplementować. Jeśli jesteś zdrowa, to jak najbardziej powinnaś karmić dziecko piersią, gdyż jest to bardzo istotne. Przeciwwskazaniem do karmienia piersią nie jest ani cesarskie cięcie, ani też początkowe trudności, o czym wiele osób zapomina bądź też nie wie. Według zaleceń m.in. WHO niemowlęta powinny być karmione wyłącznie mlekiem matki do 6 miesiąca życia z uwagi na unikalną wartość pokarmu kobiecego oraz naturalne procesy związane z żywieniem człowieka. Jako najbardziej odpowiednie dla prawidłowego rozwoju dziecka uznano karmienie piersią kontynuowane do 2 roku życia i uzupełnione przez produkty żywieniowe. Twoje zapotrzebowanie energetyczne jako matki karmiącej wzrasta o około 670 kalorii, z czego około 500 kalorii powinno być dostarczone wraz z pożywieniem. Pozostała część pochodzi z zapasów twojej tkanki tłuszczowej. W czasie laktacji zaleca się spożywanie produktów, które są źródłem węglowodanów złożonych i tutaj może być na przykład kasza, pieczywo razowe, tłuszczu zawierającego głównie wielonienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas linolowy, linolenowy oraz białko, chude mięso, tłuste ryby. Kobieta karmiąca powinna wypijać dziennie około 3 litrów płynu. Należy wykluczyć alkohol, papierosy, surowe ryby, jaja oraz mięso, tłuste i smażone potrawy, jak i słodycze oraz słone przekąski, ostre przyprawy, kawę, mocną herbatę, napoje energetyczne czy też te typu Coca-Cola. Pamiętaj, że dieta matki zarówno w okresie ciąży, jak i laktacji nie wpływa na ryzyko pojawienia się egzemy, astmy lub innych objawów alergii u niemowląt. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie muszą prewencyjnie unikać spożywania na przykład orzechów w obawie przed wystąpieniem alergii u dziecka. Jedynie kobiety, które są uczulone na te produkty, same muszą eliminować je z diety. Wielodyscyplinarna grupa ekspertów oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wskazują na korzyści suplementacji DHA u kobiet ciężarnych i karmiących w ilości 200 mg dziennie, a w przypadku małego spożycia ryb 400-600 mg na dobę. Suplementacja wapniem jest konieczna tylko jeśli jego zapotrzebowanie nie jest uzupełnione wraz z dietą. Następuje to na przykład przy nietolerancji laktozy czy też alergii na białko mleka krowiego. Witaminę D, jod oraz żelazo suplementujemy przy niedoborach.